Dzień dobry, z tej strony Piotr, Pasieka na Skarpie. 1 lipca 2022. Mam tu taką najsłabszą rodzinkę. Jest to odkład jednoramkowy z zeszłego roku. Matka czerwiła tutaj, no chociaż nie jakoś super, bo sprawdzałem w zapiskach. A przy ostatnim przeglądzie, tydzień temu, okazuje się, że matka jest, bo znalazłem ją. Ale nie czerwi. No i trzeba zobaczyć, co jest, czy może zaczęła, czy to jakaś przerwa, czy po prostu trzeba ją wymienić. A jestem początkującym pszczelarzem, dopiero trzeci sezon. Moje filmy w żaden sposób nie są instruktażowe, jest to tylko w celach archiwizacji. Jak ktoś chce, ogląda, jak nie, to nie. Komentarze jak najbardziej są jak dla mnie pozytywne. Część proponowanej jakiejś tam wiedzy czy jakiś porad biorę pod uwagę, niekoniecznie stosuję. No, mam trochę inne podejście do hodowli pszczół. Przez to jestem bardzo krytykowany, ale okej, krytyka jest twórcza. Zapraszam. Ale kitują. No dobra. Pszczoły wyglądają tak, spokojne. Spokojne, ale co z tym czerwieniem? Ale pokitowały. O, tutaj to nie ma co wyglądać. I co tam dalej? Pszczoły za dużo nie ma. Przynajmniej jak na razie. Pokarmu sobie nanosiły. Tu węza świeżo wstawiona. Zalały niecałą, ale już poszyta częściowo. Trutnie od groma. Nie było, że było zostaną same trutnie. Kolejna ramka zawalona pierzgą i pokarmem. Co tutaj sobie jakaś miseczka jest i na dole też, więc może rzeczywiście jest to jakiś problem z matką.
No ta jest pusta. Tutaj sobie coś pociągnęły. Myślę, że chyba nie jest to tak tu coś za wesoło. I tu kolejne. Tutaj to na... Ale jaj nie ma. Tylko to już takie mateczniki. Ja tam nie jestem znawcą, ale ostatnio oglądałem filmik. Nie pamiętam jak się ten... Jak się nazywa ten prowadzący. Ale to coś mówił o tym, że jeżeli budują pszczoły mateczniki na piezdze, no to już matka jakaś tam trutówka może składać jaja, ale tam jaj nie widziałem. Lecimy dalej. No co, tu też wszystko pierzgi od groma. Także matkę trzeba będzie, myślę, że im tu podać. No, nie wiem, czy tu widać, ale tu właśnie mamy, jak mi się wydaje, czerw trutowy na komórkach. Robię pomału, bo tutaj takie pobudowały sobie mostki. Nie chcę mi zgniatać. No tutaj to samo. Larwy są poskładane i odstający czerw. Także matka do wymiany. Pierwsze moje takie... No zaraz, bo tutaj gdzieś matecznik był. Kolejne. Ale pusty. Zobaczymy, czy tym razem matkę znajdę. Nie jest matka. Chodzi sobie tutaj z zeszłego roku. No tutaj jest. Jest trochę czerwiu rozstrzelonego, popodlewanego. Tak
patrzę, jajeczek nie widać. Nie no, są jajeczka. Są na dole komórek. Pojedyncze. Więc czerwiej, to co, matka ta strutowiała? Co wy na to? W tym nie mam doświadczenia, poczytam na ten temat. Nie miałem takiego problemu, także dzisiaj trzeba odświeżyć lekturę. Ale na pewno matka jest do wymiany. Nie ma co tutaj dalej przeglądać. Skoro ma miejsce do czerwienia, a nie szaleje, więc coś tam na pewno nie jest tak jak trzeba. To już jak patrzę, to o, tu końcówka czerwiu, ale też już jest garbaty. No dobra. Nie ma co tutaj dalej grzebać. Trzeba wymieniać matkę. No dobra, to na tyle. Ja sobie tu złożę to gniazdo. Niemiła rzecz, ale pewnie trzeba też coś takiego przeżyć. To na tyle. Miłego dnia. Trzeba ratować rodzinkę. Szkoda ją by było stracić, bo trochę pszczoły jest. Myślę, że jak matkę wymienię, to sobie dojdzie fajnie. Jest dopiero początek lipca, pierwszy dzień. Więc jeszcze rodzinka się odbuduje. To na tyle.